dużo, że nie będziemy pokazywać Państwu tekstu. Gdyby konferencja trwała 3 lub 4 dni, zawsze byłoby o czym mówić i zawsze byłoby mało. W związku z tym po prostu chcemy pokazać to, co się w szkole dzieje, to, co robimy, to, czym się zajmujemy i to, co nam przynosi największą radość. Tak jak powiedziałam, bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne i będziecie mogli Państwo tutaj zobaczyć zdjęcia z różnych działań naszej szkoły. Od 2 lat bierzemy udział w projekcie Razem Bezpieczniej. Ten program dał nam możliwość przede wszystkim finansową tego, aby pobudzić i aby wzmocnić działania profilaktyczne w różnych zakresach. Więc jeżeli przystępujemy do projektu, to mamy pieniądze i na kamery, które możemy zakupić z tego projektu, które podnoszą bezpieczeństwo w szkole, ale również na nagrody dla dzieci, dlatego że no myślę, że zdajecie sobie Państwo sprawę, że jednak kwestia finansowa w szkole jest kwestią najtrudniejszą. Przyjazne dziecku i bezpieczne warunki to jest najistotniejszy element klimatu szkoły. I jest to element wieloletnich działań. To się nie odbywa jednorazowo, bo jak wszystko i również bezpieczeństwo, i to bardzo szeroko pojęte, to nie może być akcyjność, tylko to muszą być działania celowe, długoterminowe i po prostu naprawdę skierowane bezpośrednio do uczniów, wynikające z diagnozy i przemyślane. Ponieważ wysiłki nauczycieli naszej szkoły i pracowników i również rodziców, którzy włączają się w ten ważny proces i od lat budują poczucie bezpieczeństwa, sprawiają, że no ja troszkę się pochwalę, bo po prostu myślę, że również to widać na tych zdjęciach, że placówka jest dobrze odbierana w środowisku. Nasze działania są doceniane, nie tylko, mi najbardziej zależy na ocenie uczniów, czyli bezpośrednich moich osób zainteresowanych, tak? No i oczywiście rodziców, bo to do nich kierujemy tą ofertę edukacyjną i chcemy, żeby ich dzieci właśnie w naszej placówce czuły się bezpiecznie. Wiecie Państwo, jak wszystkie placówki takie, gdzie odległość od miasta jest niewielka, nie ma problemu, żeby zawieźć dziecko gdzie indziej. Tak? Więc musimy konkurować otwartością, aktywnością, no właśnie tym szerokim bezpieczeństwem, które daje nasza placówka. Wszystko, co robimy w szkole, czyli takie działania już zupełnie systemowe, wynikające z regulaminów BHP. Oczywiście to wszystko jest omawiane zarówno przez nauczycieli i uczniów podczas wyjazdów przedmiotowych, wycieczek turystycznych, a wpływa to na to, że w placówce od lat nie mamy wypadków. Nie zdarzył się do tej pory żaden poważny, ciężki wypadek, tak? Raczej jeżeli nawet dzieci łamią ręce czy nogi, bo to się zdarza, to łamią w domu, nie w szkole. Więc uważam, że nasze działania są naprawdę efektywne i są zasługą ogromnej uważności nauczycieli, ale również takiej bezpośredniej chęci uczestniczenia w życiu wychowawczym uczniów i po prostu wspierania tychże dzieci w dorastaniu, bo to jest, dla nauczyciela to jest najważniejsze. Jak dziecko przychodzi małe, a przez te lata, które jest w placówce, widzimy, wypuszczając absolwenta,
To jest zupełnie inny człowiek. To jest człowiek w jakiś sposób przez nas również wychowany. I im więcej tego zaangażowania nauczycieli, im więcej tego serca i tych bezpośrednich oddziaływań, myślę, że tym wartość szkoły jest, no jest po prostu i doceniana, i dla samych nauczycieli jest to ważne. W projekcie Razem Bezpieczniej w zeszłym roku projekt nazywał się Razem dla Bezpiecznego Dzieciństwa w gminie Głusk i były organizowane warsztaty. Warsztaty z różnych dziedzin. Między innymi było to warsztaty nabywania umiejętności komunikacyjnych, kontrolowania impulsów, radzenia sobie ze złymi emocjami, oceniania swoich zachowań, patrzenia na problemy z perspektywy innych osób, negocjowania i empatii. Również bardzo szeroki obszar zajmowało bezpieczeństwo sieci i zagrożenia wynikające z Facebooka i innych mediów społecznościowych. Ale również była to bezpieczna droga do domu i szkoły, zasady bezpiecznego zachowania w szkole, bezpieczeństwo pożarowe, czym jest uzależnienie, co najbardziej zniewala dzieci i młodzież, czym są dopalacze, jak się przed nimi bronić, zagadnienia dotyczące kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego, czyli odpowiedzialność młodocianych, nieletnich, warsztaty przeciwdziałania agresji, warsztaty z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz, tak jak mówiłam wcześniej, również bardzo taki szeroki blok komunikacji, ale komunikacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic. W tychże warsztatach, prócz nauczycieli i uczniów, oczywiście uczestniczyli również rodzice. Wiadomo jest, że bardzo trudno jest namówić rodziców do tego, żeby zbliżyli się do szkoły i żeby chcieli uczestniczyć w warsztatach czy w prelekcjach, dlatego że no, często rodzice usprawiedliwiają się tym, że nie mają czasu, tak? Że jest to taka forma, która w jakiś sposób zaburza ich rytm dnia. No ale mimo wszystko organizujemy to i cieszymy się, że przynajmniej jakaś grupa przychodzi. Mamy nadzieję, że z czasem, poznając wartość tego, o czym się mówi, w jaki sposób przekazuje się różnego rodzaju zagadnienia, że po prostu ci rodzice będą chętniej do nas przychodzić. Ale tak jak powiedziałam, musi to być cykliczne, musi to być długofalowe. To nie może być raz na 5 lat, bo to nikogo niczego nie uczy. W tym roku skupiliśmy się, trochę inaczej nazywa się program, bo program nazywa się Bezpiecznie w sieci, Razem dla Bezpiecznego Dzieciństwa w gminie Głusk. I już z tytułu widać, że skupiliśmy się bardziej na zagrożeniach, które niesie ze sobą internet. Warsztaty, które proponujemy, to w jakie gry psychologiczne gramy w sieci, ochłoń zanim napiszesz, o tym, jak nie brać do siebie, co napisano w sieci, cyberprzemoc, czym jest i jak się bronić przed jej konsekwencjami, autoprezentacja i wizerunek w sieci, spotkania informacyjne natomiast zagrożeń wynikających z korzystania z social media, czyli Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, organizacja debaty społecznej, taka debata się odbyła, budowanie więzi międzypokoleniowej w dobie rozwoju przestrzeni wirtualnej, czyli właśnie jak bronić się przed zagrożeniami. I mieliśmy festyn, co prawda festyn był na sali gimnastycznej, ten, który już się odbył, dlatego że pogoda nam no niestety nie sprzyjała, był to festyn Vloguj się do życia, czyli również promujący aktywność i chęć uczestniczenia w życiu realnym, nie wirtualnym. Biorąc udział w projektach, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że są to projekty potrzebne i wartościowe. No i jak widać na prezentacji, którą przygotowałyśmy,
Praktycznie wykorzystujemy wszystkie możliwości, jakie daje projekt, by zwiększyć świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców w tak ważnym dla nas wszystkich obszarze, jakim jest bezpieczeństwo i bezpieczeństwo w szkole. Dziękuję Państwu bardzo. Myślę, że do połowy prezentacji nie doszliśmy, bo tam jest ponad 200 zdjęć. Więc chyba damy spokój, nie będziemy tego wszystkiego Państwu prezentować, ale o tutaj choćby to jest właśnie festyn, który już był w szkole, ponieważ nie sprzyjały nam warunki atmosferyczne. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście mnie i życzę również wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Dyrektor za bardzo... Tak, to może tak 2 minutki byśmy prosili. Jedną minutę. Dobrze. Witam Państwa. Ja mam zaszczyt reprezentować rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Chciałabym tu potwierdzić naprawdę, że szkoła podejmuje bardzo wiele działań mających na celu jak największe, najszersze bezpieczeństwo naszych dzieci. Cieszy nas fakt, że w porozumieniu z gminą Głusk te działania są tak prężnie przeprowadzane, a my jako Rada Rodziców jesteśmy zachęcani i bardzo chętnie włączamy się w przygotowanie, bo jest to, no nie powiem, że łatwa rzecz, przeprowadzenie takiego festynu, zabawy, konkursu, projektu. Potrzebne jest też zaangażowanie rodziców. Rodzice aktywnie uczestniczą, korzystają z tych warsztatów i naprawdę cieszy nas ogrom wiedzy i doświadczenia, a także umiejętności, jakie nabywają nasze dzieci i reprezentują to w życiu codziennym, na takim gruncie rodzinnym, kiedy jadąc na wakacje, jadąc na ferie, korzystając z ruchu drogowego, a także korzystając z mediów, dzieci wiedzą, jak się zachować, czego unikać, mają świadomość zagrożeń, często przekazują tą wiedzę rodzicom i uświadamiają niektóre problemy. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że taka forma właśnie wspólnej aktywności ma zapewnienie tego bezpieczeństwa, na którym nam rodzicom, powiem szczerze, że chyba najbardziej, w 100% z racji tej rodzicielskiej miłości zależy chyba najbardziej. I zostawiając dzieci rano w placówce, jesteśmy szczęśliwi, że mamy poczucie, że dzieci zostają bezpieczne pod opieką osób, do których mamy zaufanie. To jest